W tym filmie opowiem o przedziałach i o notacji, jaką stosujemy dla przedziałów. Przedziały. Więc tu mamy oś liczbową, ona reprezentuje nam wszystkie liczby rzeczywiste. No i powiedzmy, chcemy zaznaczyć przedział minus 2, 1. Czyli przedział minus 2, 1 to są wszystkie liczby, które są pomiędzy minus 2 i 1. Czyli tutaj na osi to byłby taki jej fragment. No powiedzmy, możemy to zaznaczyć w ten sposób. No, czasem to się zaznacza tak, żeby to było wyraźniej, że się rysuje, troszeczkę się z tej osi wychodzi i rysuje się coś takiego. To oznacza przedział minus 2, 1. No i jasne jest, że na przykład liczba minus 1, 0, 1, 2 należą do tego przedziału. No i to, co nie jest jasne, to jest końce. Czy końce zaliczamy do przedziału, czy nie? No i odpowiedź jest na to, że są takie przedziały, do których końce zaliczamy i takie, do których końców nie zaliczamy. No i one różnią się trochę nazwami. No więc taki przedział liczb z końcami, czyli przedział z końcami, nazywamy przedziałem domkniętym. Przedział domknięty. No i zaznaczamy to w ten sposób, że rysujemy takie zamalowane kółka na końcu tego przedziału, prawda? Aby zaznaczyć, że właśnie te liczby minus 2 i 1 należą do tego przedziału, że myślimy o takim przedziale, który zawiera swoje końce. Teraz notacja taka matematyczna to jest taka, że to są wszystkie liczby x, napiszmy może większe równe od minus 2, prawda? I tu mamy większe równe, to znaczy, że minus 2 należy do tego przedziału i mniejsze równe 1. No i taka notacja ze zbiorów, to są te liczby rzeczywiste. No i tutaj stawiamy, dwie konwencje są. Albo stawiamy dwukropek i tu wypisujemy warunek. No i to jest to samo, co x należy do r. I tu czasem zamiast dwukropka stawiamy taką kreskę pionową. Minus 2 mniejsze równe x mniejsze równe 1. Więc to jest jedna notacja dla takiego przedziału domkniętego. A druga notacja jest taka, że piszemy w takich nawiasach kwadratowych, prawda? Tutaj minus 2, 1, tak? To jest dokładnie przedział, druga notacja na taki przedział domknięty, przedział z końcami. Czasem jeszcze w szkole używa się, może ja też to napiszę tutaj, tego rodzaju nawiasów, minus 2, 1. Więc to jakby jest chyba konwencja częściej spotykana, czasem jest też spotykana konwencja z takimi nawiasami. Więc to jest przedział domknięty, przedział, który zawiera swoje końce. No ale możemy mieć taką sytuację, że przedział bez końców. Czyli powiedzmy, że interesuje nas wszystkie liczby pomiędzy 0 a 3. No, pomiędzy 0 a 3, ale ani 0, ani 3 nie chcemy do tego przedziału zaliczyć. Wtedy to zaznaczamy przez takie otwarte kółeczka na krańcach przedziału. I znowuż taka notacja inna, to jest, że troszeczkę tutaj pogrubiamy tę oś i zaznaczamy tu, czyli to jest przedział otwarty, przedział. No czasem jeszcze dodaje się obustronnie. Obustronnie otwarty. I w tej notacji tutaj, w tej notacji ze zbiorów z klamerek, to jest z klamerkami, to jest, są te liczby rzeczywiste. Może użyjmy dwukropka, taki, że x jest większe od zera, prawda? Ściśle większy, nie większy równy, tylko większy, bo 0 nie spełnia tego warunku i ściśle mniejszy od 3. To jest dokładnie przedział 0, 3, przy czym końce są, końce nie zaliczamy tych końców do tego przedziału. I teraz notacja przedziałowa, 0, 3. Piszemy takie nawiasy półokrągłe, żeby zaznaczyć, że właśnie 0 i 3 nie należą do tego przedziału. Czasem jest używana notacja taka, może trochę dziwna dla osób, które nie są przyzwyczajone, ale taką notację też spotykamy, prawda? Że te nawiasy są w drugą stronę, że 0 i 3 nie należą do tego przedziału. Chodzi nam o przedział obustronnie otwarty. No wreszcie może być taka sytuacja, że interesuje nas zbiór, taki przedział, który zawiera jeden koniec, a drugi nie. No to na rysunku zaznaczamy to w ten sposób, że
Jeden koniec bierzemy w kółeczko zamalowane, a drugi koniec zostawiamy takie otwarte. Powiedzmy tak. No i teraz jeszcze ta notacja byłaby taka, że to są wszystkie te liczby rzeczywiste, takie, że no co, x jest większy równy minus 4, prawda? Bo minus 4 należy do tego przedziału i ściśle mniejszy od minus 1. I teraz w tej notacji to byłby przedział, który zawiera minus 4, czyli minus 4 minus 1. Tak? A w tej drugiej notacji to byłby przedział minus 4 minus 1. Tak? No i czasem jeszcze jest spotykana notacja półokrągłe kwadratowe, czyli to byłby przedział minus 4 minus 1. Na wszystkie te notacje są, możecie spotkać takie notacje. No, matematyka jest nauką ścisłą, ale notacja nie jest do końca ustalona, nie do końca jest jednolita. Prawda? Nie wszyscy ludzie mogą się zgodzić, która jest najlepsza i której chcieliby zawsze używać. No, podobnie możemy sobie wyobrazić analogiczną sytuację, kiedy powiedzmy lewy koniec, ten mniejsza liczba nie będzie należała do tego przedziału, a większa będzie. Tak? Czyli przedział takiego rodzaju, to są te x, które należą do R, wszystkie liczby rzeczywiste, takie, że x jest ściśle większe od 4 i mniejsze równe 7. No i analogiczne notacje tutaj by były, w tej pierwszej konwencji to by było od 4 do 7 tego rodzaju nawiasy, w drugiej konwencji to by było od 4 do 7, tak nawiasy rozstawione. I w trzeciej konwencji wreszcie to by było od 4 nawias półokrągły do 7 nawias kwadratowy. Wszystkie te konwencje można spotkać. Wreszcie cała oś rzeczywista, czyli wszystkie liczby rzeczywiste, to też możemy oznaczyć, może zmienimy kolor, wszystkie liczby rzeczywiste, czyli całą oś liczbową, też możemy użyć takiej notacji przedziałowej. To jest minus nieskończoność plus nieskończoność. No i ponieważ to nie są liczby, czyli zawsze używamy takiej notacji albo półokrągłej, albo z tymi nawiasami w tą stronę skierowanej. No i wreszcie możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że interesują nas wszystkie liczby bez jednej. No, czyli właśnie na przykład wszystkie liczby, które nie są równe 1. Czyli byśmy zamalowali całą oś. Nie jest to zbyt, prawda, wygodne. Czyli cała oś nas interesuje z wyjątkiem jednej liczby. No i w tej notacji to by był zbiór tych x należących do R, czyli zbiór tych liczb rzeczywistych, takich, że x jest różne od 1. No a w notacji przedziałowej to by było, prawda, przedział, że x należy do, a ten symbol znaczy należy, x należy do minus nieskończoność 1 lub x należy do 1 plus nieskończoność i jedynka jest tutaj, nie należy ani do tego przedziału, ani do tego, prawda? Czyli te dwa napisy reprezentują nam tę samą wiedzę, prawda? To są wszystkie liczby rzeczywiste poza liczbą 1.